Mogę odczytać naszą notkę. Kolega się tak umyśla. Przekażę Państwu naszą notkę, proszę bardzo. Nie, może, nie dla kamerzysty, no bo kamerzysty. No. Mieszkańcy strefy zero. Strefa zero to jest takie miejsce w naszym województwie, gdzie po wybudowaniu spalarni śmieci tyle będzie wynosiła wartość nieruchomości. Domów, działek, ogrodów, zasięgu oddziaływania emisji spalarni śmieci. Ale tak bardzo wielki problem i to jest tyle problem. Wyglądało czysto, nie pachnąco, a niestety okazało się, że są, jest wiele luk, które nie są robione tak jak powinno. Jest wietrzony zakład, jak jest gorąco, smrody lecą na ulicę Lubelską i nie tylko Lubelską, ale na Mikielkowo, na Wójkowo, na Chlebach Wielki. Pani, proszę, pani Kończyk ma właścicielem zajazdu między Zgopiem, który już został wybudowany, przyszłą spalarnią. I najbardziej odczuje, jest najbardziej pokrzywdzona tą inwestycją. Ale również mieszkańcy Wójkowa, mieszkańcy Prawalka Małego, właściciele i użytkownicy ogrodów. To co będzie produkowała spalarnia, to emisje. To, o czym się nie mówi, to popioły, to żużle, nawet radioaktywne. O tym się mieszkańców nie informuje. Wspominamy o tym, złożyliśmy przed chwilą kolejną petycję mieszkańców Prawalka Małego, Olsztyna, Ostrzeszewa, Wójtowa, ja może odczytam. Szanowni Państwo, działając na mocy ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku w trosce o dobro wspólne, zdrowie mieszkańców i stan środowiska naszego województwa, wnosimy o skierowanie do ponownego rozpatrzenia przez Sejm województwa projektu budowy spalania śmieci w Olsztynie. Zapisany w dokumencie plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 zamiar budowy w Olsztynie instalacji termicznego przetwarzania frakcji energetycznej odpadów komunalnych w języku potocznym określany jako spalarnia śmieci jest działaniem godzącym zbiorowych interesów mieszkańców Olsztyna. Tyle w skrócie. Jeszcze mógłbym jako radny gminy Purda, ja bym chciał się odnieść do konsultacji jako radny gminy Purda. Tak. I tak tego nie puszczę. Nic z tego nie będzie. Niemal tradycją na sesjach sejmiku stały się protesty. Tym razem pojawili się członkowie chrześcijańskiej wspólnoty samorządowej. Szkodzą naszemu zdrowiu. Protestowali przeciwko budowie w Olsztynie spalarni odpadów.